Cześć, witam cię serdecznie. W tym materiale pokażę ci, jak powinna wyglądać bardzo przyzwoicie zrealizowana reklama prasowa, a chodzi tutaj głównie o pewne założenia, jeśli chodzi o kolor i konsekwencje w wyborze scenografii, wyborze rekwizytów, ubioru i innych wszystkich elementów, które znalazły się na planie zdjęciowym podczas realizacji tej sesji zdjęciowej, ponieważ nie jest to ta reklama, to nie jest zdjęcie wyjęte z banku zdjęć, tylko jest to zrobione specjalnie właśnie pod ten produkt. Więc jakie elementy tutaj zostały użyte? Jeżeli chodzi o kolorystykę, innych środków wyrazu nie będziemy tutaj analizować, tylko skupimy się na kolorze. Tak więc mamy tutaj reklamę w takim czasopiśmie Skarb Rossmana. Mamy tutaj reklamę mleka Enfamil. Reklama składa się z tej części, gdzie mamy zaprezentowane zdjęcie. Mamy kobietę, mamy dziecko i mamy psa w jakimś takiej domowej atmosferze. No i ta część informacyjna, która jest również tutaj ważna i sfotografowany mamy produkt. Tak więc produktem jest takie mleko w puszce i ono ma właśnie taką kolorystykę, jak widać. Są to kolory, w zasadzie niemalże cała paleta barw jest tutaj użyta. Mamy ciepłe kolory, purpurę, prawda? Zimne kolory, zielony i niebieski tutaj powiedzmy, no niebieski taki bardziej zimny jest niż ten zielony, tak nigdy nie wydaje się, że jest tak bardzo zimny, ale jednak jest zimnym kolorem. Mamy tutaj pomarańczowy kolor, także w zasadzie cała paleta barw jest tutaj zawarta, natomiast głównym takim kolorem jest żółty, jak widzisz, no i ten purpurowy. Gdzie możemy te kolory znaleźć właśnie na tym zdjęciu? Bardzo prosty sposób, ta sesja zdjęciowa została tutaj zrealizowana i mamy żółty kolor, jest tutaj w postaci właśnie ubranka dziecka, koszulki, czy trudno powiedzieć, bo jest tutaj zasłonięty przez zabawkę, ale jest to taki kolor, który się tutaj najbardziej rzuca i jest to jedyny taki ciepły kolor, bardzo intensywny, więc to dziecko przyciąga tutaj wzrok. Drugi kolor niebieski, czyli można powiedzieć, że zobacz, tutaj jest etykieta taka, czy logotyp tego produktu, on również jest w tym miejscu, więc to jest drugi ważny kolor i on jest odzwierciedlony tutaj w postaci tej części garderoby mamy tego dziecka. Trudno powiedzieć, czy to jest mama, czy to jest modelka, trudno to określić, tego nie wiemy. Również tutaj w napisie, tu w tym miejscu nie widać tego tak dokładnie, ale bardziej na tej puszce widać, że ten żółty kolor jest elementem logotypu. Także dwa najważniejsze kolory mają odzwierciedlenie na zdjęciu. I zwróć uwagę, że nie ma tutaj żadnych obcych kolorów, które by tutaj już przeszkadzały. Nie ma odzwierciedlenia tej purpury tutaj, ale jak się dobrze przyjrzeć, to te kwiatki, ten kwiatek, może lepiej to będzie właśnie tutaj w komputerze widać. Zwróć uwagę, że te kwiatki są purpurowe, także takie akcenty drobne jednak tutaj są, prawda? Dodatkowo mamy tutaj część tej reklamy, część tej planszy, która jest w podobny sposób tutaj, jeżeli chodzi o kolor, zrealizowana. Mamy tutaj żółty kolor, tutaj również żółty, mamy niebieski, no ten niebieski nie jest odniesieniem do tej purpury, ale do tego koloru na etykiecie, czy koloru z etykiety. Zróbmy sobie takie zestawienie kolorów. Tutaj pod spodem będą zestawione kolory produktu, a tu u góry będą kolory, główne kolory wiodące zdjęcia. No więc weźmy sobie tutaj próbnik kolorów, no i bierzemy ten najbardziej tutaj intensywny kolor, no i bierzemy pędzel i po prostu będziemy tutaj malować. Czyli mamy ten najmocniejszy, będzie tutaj najgrubszym pędzlem narysowany. Więc mamy taki kolor. Znowuż bierzemy tutaj próbnik kolorów. Bierzemy ten niebieski kolor, bo on tu jest również bardzo, bardzo ważny. I przechodzimy do pędzla. Kolejną kreskę rysujemy. Następnie żółty, chociaż on, ten żółty w zasadzie byłby tu nawet ważniejszy, bo on jest na etykiecie, która będzie w wielu miejscach prezentowana, poza chociażby produktem, jako logotyp, i rysujemy ją tutaj. Troszeczkę tak ciemno wyszło, może weźmy jeszcze raz, powtórzę, bo to
bo tutaj mogło być pewne, o, może ten kolor, mogło być jakieś przekłamania i rysujemy, no to jest bliższe prawdzie. Czy jakiś jeszcze tutaj taki ważniejszy kolor mamy? No, możemy tutaj jeszcze ten zielony kolor tutaj narysować, ale już cieńszą kreseczką, może taką o, ponieważ on tutaj jest mało znaczący, jest to po prostu taki kolor, który dopełnia tę paletę barw. I jeszcze taki kremowy czy biały w zasadzie kolor, no trudno powiedzieć jaki on jest, ale dodajmy go tutaj, bo to nie jest, raczej nie jest to biały, on jest taki jakiś kolor, to jest odcień żółtego. No nie, to akurat prawie że szary wyszedł, ale niech on jest. I jeszcze weźmy sobie tutaj ten pomarańczowy kolor. On również jest mało znaczący, bo to są jakieś tutaj nagrody, które zdobył ten produkt. Także tutaj również cieniutką kreseczką. No i w zasadzie to wszystko. No, czarny kolor jest tutaj naprawdę w mniejszości. Możemy jeszcze ten czarny kolor tutaj narysować. To będzie, muszę tutaj precyzyjnie, czarny po prostu jest tutaj kolorem czcionki, więc on tutaj również musi być. No więc tak, niech to będzie może jeszcze cieniej, ale ten czarny tutaj występuje. Tak więc narysowaliśmy sobie taką paletę barw produktu. No teraz przejdźmy do zdjęcia. Tego koloru nie mamy niemalże wcale. No ale tak jak wspomniałem, akcent jakiś tutaj jest. No sobie tutaj w ten sposób poradzili, że dali właśnie ten kolor. Więc weźmy sobie go tutaj. Kopiujmy, pobierzmy próbę i narysujemy go może w tej samej kolejności, tylko niech to będzie właśnie cieńsza linia. O, niech to będzie taka. Widać, że to nie jest idealnie ten sam kolor, ale jakiś bardzo, bardzo tutaj podobny. Oczywiście tutaj te kwiatki mają różne odcienie. Nie będziemy się w to zagłębiać teraz. Kolejny niebieski kolor, tak? No to bierzemy próbnik i rysujemy tutaj ten niebieski kolor, on tu jest bardzo, bardzo znaczący, więc rysujemy go grubą, grubą kreską. Idźmy dalej. Czy żółty mamy? No oczywiście, że mamy. Jest to kolor wiodący tutaj. Kopiujemy i rysujemy grubą, grubą kreskę. To jest bardzo, bardzo widoczny tutaj kolor. Co jeszcze? Zielony. Czy mamy tutaj jakiś zielony kolor? Bardzo, bardzo mały akcent jest znowuż na bluzce. No tu akurat dość trudno będzie skopiować ten zielony kolor, bo on jest taki bardzo mocno tutaj przytłumiony. Narysujmy bardzo, bardzo cieniutką kreseczkę, tak w zasadzie symbolicznie. Czy jest szary kolor użyty tutaj? Jak najbardziej jest tego koloru dużo. Bierzemy sobie pipetę i gdzie moglibyśmy tutaj postawić? No, chociażby tutaj. To są zbliżone jakby barwy. Weźmy może jednak tutaj dywan, tu zasłony i tutaj jest łóżeczko dziecka. Zwróćcie uwagę, że też jest niebieski kolor. To samo jest na zasłonach. Mamy niebieski pasek, prawda, i żółty pasek, czyli cały czas bardzo konsekwentnie tutaj jest to realizowane. Tego jest koloru bardzo dużo tutaj, bo to jest całe otoczenie, więc narysuję to w ten sposób. Jest to takie neutralne tło, które jest potrzebne. Czy taki kolor mamy? Taki brązowato-żółtawy? Tak, mamy go tutaj pod dostatkiem. Chociażby spodnie, skóra jest w podobnej tonacji. Ta mama, modelka, czy rzeczywista mama, ma rude włosy, a jeżeli skopiujemy ten kolor, to będzie bardzo zbliżony właśnie do tego, do koloru spodni, do koloru tej pufy. Oscylujemy tutaj bardzo, bardzo w podobnych kolorach. No więc narysujmy sobie ten kolor. On jest też tutaj reprezentowany przez duże powierzchnie i zbliżone kolory. To wszystko jest potrzebne jako tło. No i co nam tutaj jeszcze zabrakło? No ten czarny kolor. Prawie, że tego koloru tutaj nie ma. Tylko to, co jest niezbędne do jakby poprawności tego zdjęcia, czyli ciemne gdzieś tutaj partie obrazu, no tutaj na przykład w tym miejscu, ale generalnie jako koloru tutaj on nie został w ogóle użyty. Wynika on po prostu z technologii fotografowania, no zawsze gdzieś tam czerń musi być, żeby to zdjęcie było poprawne. No i jak popatrzycie sobie na te dwie palety, to one są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Mamy tutaj te dwa kolory wiodące, mamy niebieski i żółty i one są tutaj mocno odwzorowane. A te kolory, ten brązowy, kawa z mlekiem,
ten szaro też jakiś taki ciepły, zielony, taki dodatek zieleni jest. To jest właśnie otoczenie po to potrzebne, żeby te dwa kolory pięknie wybrzmiały. Także zobacz, że te kolory nie mają, te kolory, które są najważniejsze, nie mają tutaj jakiejś większej konkurencji. One są tutaj najbardziej, najlepiej wyeksponowane. Tak jak widzisz, realizacja takiej reklamy nie jest trudna. Wystarczy po prostu być konsekwentnym w działaniu i dobierać niemalże mechanicznie, niemalże odruchowo te kolory. Jeżeli mamy taki kolor na produkcie, no to wybieramy taki kolor na, podczas sesji zdjęciowej. Powiedzmy, niech to będzie bluzka, niech to będzie tutaj jakieś elementy garderoby, niech to będzie piesek, który będzie również takim, który nie będzie przeszkadzał, będzie się wtapiał w tło, niech to będą włosy. Absolutnie każdy element jest tutaj przemyślany, nic nie jest przypadkowe i nawet światło, które tutaj zostało użyte, czyli fotografowanie pod światło, spowodowało, że te kolory są bardziej takie pastelowe, bardziej kojarzące się z dzieckiem. Również ten zabieg poprawił tutaj czytelność obrazu, celowość zastosowania tych kolorów, no i po prostu wygląda ten obraz lepiej niż byłby to ostre kolory przy świetle padającym na wprost dziecka i mamy lub modelki, tego nie wiemy. Tak więc w ten sposób trzeba realizować sesje zdjęciowe i dobór tych wszystkich elementów, dobór kolorystyki do sesji zdjęciowej jest zaprojektowany. To nie jest tak, że to nagle się takie kolory tutaj pojawiły, bo takie mieliśmy ubrania i tak dalej. Wszystko, absolutnie wszystko, wybór miejsca, wybór scenografii, wybór rekwizytów, dobór modeli, kolorystyka włosów, wszelkie elementy są przewidziane. Tutaj nie ma, absolutnie nie ma żadnego miejsca na jakąś improwizację. I tak powinna wyglądać sesja zdjęciowa. I jest to reklama, jest to taka plansza, której ciężko cokolwiek tutaj zarzucić. Wszystko jest przemyślane, wszystko jest logiczne. I w ten sposób właśnie realizujcie wy, fotografowie, te sesje zdjęciowe, żeby te reklamy wyglądały w ten sposób, a nie jak to najczęściej bywa omawiane tutaj podczas recenzji, błędy, wpadki podczas realizacji kampanii reklamowych.